Choć medyczny potencjał konopi jest wciąż odkrywany przez naukowców, już dzisiaj znamy szereg uzasadnionych powodów, dla których kobiety w każdym wieku powinny sięgać po fitokannabinoidy. W żeńskich narządach rozrodczych znajduje się wiele receptorów kanabinoidowych, które doskonale łączą się z kanabinoidami konopnymi, dzięki czemu regularne ich stosowanie może przynieść odczuwalną ulgę i trwale poprawić komfort życia. Z doświadczenia i z rozmów z wieloma kobietami wiem, że często nie sięgają one po konopie z obawy przed hajem, ale te konopie, o których będę dzisiaj mówiła, nie dostarczają haju, a dostarczają spokój zarówno w głowie, jak i w podbrzuszu. W tym odcinku przybliżę Wam temat wpływu konopi na kobiece ciało i umysł. Mam na imię Marysia i jestem PR-owcem, specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Witam Was na kanale Green Cross, gdzie mówię o zdrowiu w wydaniu konopnym. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, przypominam Wam o akcji Zielona Kropla Pomocy. W tej akcji można kupić wszystkie produkty Green Cross 50% taniej. Szczegóły w opisie odcinka. W narządach rozrodczych kobiet znajduje się mnóstwo receptorów kanabinoidowych. Dzięki temu konopie, które również mają w swoim składzie kanabinoidy, mogą pomagać kobietom, które cierpią między innymi z powodu endometriozy, zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz nie czerpią przyjemności seksu z powodu dokuczliwego bólu. Pierwsze wzmianki o stosowaniu konopi na kobiece dolegliwości pochodzą z Mezopotamii. Pomiędzy Tygrysem a Eufratem panie tworzyły roślinne mieszanki na bazie konopi, aby skutecznie łagodzić ból menstruacyjny. W tekstach pochodzących ze starożytnych Chin, Persji, Izraela, Palestyny, Syrii czy Persji czytamy, że konopie przynosiły ulgę w takich dolegliwościach jak infekcje układu moczowo-płciowego, wzdęcia, skurcze, zaburzenia miesiączkowania czy objawy menopauzy. W starożytnej Europie stosowano konopię jako środek przeciwbólowy podawany podczas porodu. Historyczną ambasadorką konopi była angielska królowa Wiktoria, która walczyła z bolesnymi miesiączkami, pijąc nalewkę z konopi. O niej i o innych historycznych legendach konopi mówię w tym odcinku. Dzisiaj wiemy o wiele więcej na temat dobroczynnego działania konopi. Wiemy też, że regularne zażywanie CBD powinno przywrócić równowagę w organizmie. Tyczy się to wszystkich aspektów działania organizmu, też tego hormonalnego. My kobiety doskonale wiemy, co niezrównoważona gospodarka hormonalna potrafi zdziałać z naszą psychiką. Panowie zresztą też doskonale o tym wiedzą. Ale hormonów nie można ignorować, bo to właśnie one wywierają na nas ogromny wpływ. Ale dzięki CBD to my możemy wpłynąć na hormony. Jak? Już śpieszę z wyjaśnieniami. Zacznijmy od miesiączki. Wiele kobiet doświadcza przykrych objawów przed i w jej trakcie. Zmiany hormonalne w fazie przedmiesiączkowej mogą powodować szeroką gamę dolegliwości, w tym szczególnie ból, drażliwość, wahania nastroju, zmęczenie, wzmożony apetyt, biegunkę czy wzdęcia. Część z tych dolegliwości określa się mianem PMS, czyli zespołu napięcia przedmiesiączkowego. I właśnie w trakcie tej fazy poziomy wielu hormonów ulegają zmianie. No to właśnie stąd się czujemy tak fatalnie. Bo na przykład poziom progesteronu podnosi się, a poziom estrogenu gwałtownie spada. Endometrium natomiast, czyli wewnętrzna wyściółka macicy, również podlega zmianom hormonalnym w trakcie cyklu miesiączkowego. Kiedy komórki tworzące wyściółkę namnażają się poza macicą, w organizmie występują bolesne narośle i wzrosty, które tworzą endometriozę. Jedną z bardziej bolesnych dolegliwości kobiecych, która prowadzi lub może prowadzić do depresji i bezpłodności. Badania naukowe potwierdzają, że stosowanie konopi, a dokładnie CBD, obniża poziom progesteronu po owulacji i prawdopodobnie zmienia też poziomy innych ważnych hormonów, np. prolaktyny czy kortyzolu. Zostając przy medycznych i naukowych faktach, muszę też powiedzieć o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, z którego znane jest CBD. I jako kobieta, która dotkliwie przechodzi menstruację, potwierdzam. Zażywanie kanabidiolu przynosi znaczącą ulgę w te dni. To zresztą nie tylko moje zdanie. Na wielu forach możemy przeczytać opinie różnych kobiet zachwalających działanie CBD podczas menstruacji. Zespół policystycznych jajników jest zaburzeniem hormonalnym, które dotyka wielu kobiet. Brak równowagi hormonalnej prowadzi do nadmiernego poziomu androgenów, powodując problemy w obrębie jajników w postaci torbieli czy cyst, nieregularne miesiączki oraz w ich wyniku także
bezpłodność. Dokładna przyczyna powstawania tego zespołu nie jest znana, ale lekarze wiążą jego występowanie z nadmiarem insuliny, która może być odpowiedzialna za nienaturalnie wysoki poziom androgenów w kobiecym organizmie. Insulinooporność lub inne zaburzenia gospodarki cukrowej w organizmie są najczęstszymi współistniejącymi dolegliwościami tego zespołu, co skierowało uwagę lekarzy i naukowców na specyficzną zależność między nimi. Istnieje sporo dowodów anegdotycznych i też sporo badań, które potwierdzają, że fitokanabinoidy mogą być pomocne w zapobieganiu i leczeniu zespołu policystycznych jajników. A to wszystko za sprawą układu endokanabinoidowego, który pełni w naszym organizmie funkcję regulatywną. Wspiera on homeostazę poprzez regulowanie pozostałych układów, między innymi układu rozrodczego. Stosowanie fitokanabinoidów może przynieść ulgę w dolegliwościach, które są często związane z zespołem policystycznych jajników, takimi jak ból brzucha, ból jajników, czy obniżenie nastroju, a nawet depresja. Konopie a menopauza. W okresie menopauzy organizm kobiety ulega drastycznej zmianie. Wiele pań odczuwa negatywne efekty klimakterium, takie jak uderzenia gorąca, wahania nastroju, uczucie zmęczenia czy bezsenność. W tym czasie może też dojść do rozwinięcia się osteoporozy. Jeśli u danej kobiety wystąpi trudne do zniesienia połączenie tych objawów, efektem tego może być również gwałtowne obniżenie nastroju czy nawet depresja. Badania naukowe wykazały, że estrogen i układ endokanabinoidowy są ze sobą ściśle powiązane. Potwierdzono też, że kobiety z niedowagą lub te, które cierpią na anoreksję, są szczególnie narażone na przedwczesną menopauzę. I właśnie u takich kobiet występuje znaczny deficyt w obrębie układu endokanabinoidowego. Dlatego również uznaje się, że regularne stosowanie fitokanabinoidów, w tym no przede wszystkim CBD, może sprawić, że ten trudny dla kobiety czas będzie o wiele łatwiejszy. Sprawnie funkcjonujący układ endokanabinoidowy przyczynia się do stabilizacji nastroju, łagodzi bezsenność, a także znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy czy depresji. Dlatego, drogie panie, na zdrowie i naprawdę na zdrowie! Jeżeli podobał się Wam ten odcinek i interesują Was takie treści, to koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia!